jedziemy do Orzechowa. Jak widzicie, jeszcze jesteśmy w Warszawie. Ci, którzy znają Warszawę, to kumają, że jeszcze nie wyjechałem. Przy trasie WZ po prawej mamy Stadion Narodowy, Wisła, to można sobie zerknąć. Dla tych, którzy nie są z Warszawy, to może będą zaciekawieni, zainteresowani. Drzewa ze słońca. Gimbal! Przepraszam Was za utrudnienia. Gimbal odmawia posłuszeństwa, ale biały. No. Widzicie tam stadion. I już go nie widać. I moi drodzy, no jedziemy do tego naszego Orzechowa. Na blogu mamy 4 odcinki z 4 pobytów. Teraz jedziemy po raz 5. No powinno być fajnie, wróciliśmy z Poznania, też było super. No Poznań, miasto, tak, agroturystyka, no wieś, ale będziemy stamtąd ale ładny wyjeżdżać, most. Będziemy taki się... zameczek. No to jest most Poniatowskiego, ten, który a ten zamek? Jest. To są takie wieże przy moście Poniatowskiego, natomiast tamten to no mamy most Świętokrzyski. Ale my nie jesteśmy... Za chwilę sobie wjedziemy w tunel i później za tunelem już będziemy mieć starówkę, fajny widoczek. No i tak, moi drodzy, no Noemi, co byś chciała powiedzieć na temat Orzechowa? Na pewno fajne rzeczy. Orzechowie, ja może powiem tak, jest noc, no to nic, nie będę gadać, no bo spać mi się chce. Dzisiaj jadę do Orzechowa, w Orzechowie kotki się chowa, a na obiad będzie pomidorowa. Proszę Państwa, po lewej stronie zaczyna się właśnie Stare Miasto. Tutaj mamy zamek z pięknymi ogrodami, zamek królewski. Mamy katedrę świętego Jana. W podziemiach katedry leżą sławne osoby, można sobie tam zajrzeć, bo i Sienkiewicz, i Narutowicz, prezydent leży. I kardynałowie leżą, królowie leżą, między innymi August Poniatowski. No i fajne mamy też kamieniczki, tak, z tej strony, ze strony Wisłostrady widać bardzo. Za chwilę dojedziemy sobie też po lewej do fontann, które nie wiem jak teraz w pandemii działają. Chyba nie ma tych pokazów światło-dźwięk. Działają. No, ale tak na pół gwizdka pewnie działają. I tutaj mamy nowe miasto i kościół Najświętszej Maryi Panny. Także to wszystko, słuchajcie, pięknie wygląda. Muszę naprawdę uważać na siebie, żeby nie zacząć krzyczeć i podskakiwać w tym samochodzie. Ale ja się cieszę! No, wyjechaliśmy za Olsztyn. Jedziemy już prawie 4 godziny. Zrobiliśmy sobie tak 20-minutową przerwę. To było aż 20 no, minut. No są koreczki, no bo budują cały czas tą SKS-7, więc... Spójrzcie, z boku piękne utrudnienia są. To jest ta droga, która prowadzi z Bartoszyc do Olsztyna. Pewnie będziemy jeszcze nieraz z nią jechać. I drodzy rodzice albo drogie dzieci, jeśli... Jeśli wasze dziecko, albo jak wy się nudzicie w podróży, to możecie sobie narysować coś takiego, albo wydrukować z internetu listę rzeczy, które musicie zobaczyć, na przykład nie wiem, marchewka, konik i takie rzeczy. O, wyjeżdżamy z Olsztyna! I naprawdę to samo rysowanie zajęło mi kilka godzin, więc jest git. Możesz gadać, daduś. No, o, słoń. To jakieś zoo chyba jest. No zaraz się stopniecie, kurczę. No tak, tam jest jakiś słonik. No widzicie, tam jest słonik. No i tutaj mamy, widzicie, do Dobrego Miasta mamy 21 i tam będziemy skręcać. Będziemy pewnie też w Lidzbarku, w Bartoszycach. Także zobaczymy sobie. Dywity na blogu, mamy takie zdjęcie z tego kościoła. Byliśmy tutaj w tamtym roku, najmniej zatrzymaliśmy się. Te kościoły, które tutaj widać, to ten kościół. No, to są Boże, ja się tam modliłam, żeby Lusik przeżył drogę do domu. No. Są takie charakterystyczne dla Warmii.
i będzie widać później kościół w Dobrym Mieście, później w Blitzbarku Warmińskim i tak po drodze. To jest typowe dla Warmii. Za chwilę dojedziemy z Dobrego Miasta, bo zaraz dojeżdżamy do Dobrego Miasta. Skręcę się w taką boczną ulicę na Jeziorany. Ale nie te Jeziorany, ci słuchacze, którzy pamiętają te czasy radiowe Jeziorany, to nie jest to, ale miejscowość i nazwa miejscowości jak najbardziej. 3008 bez przerwy jedzie przed nami. 307. Kiedyś mieliśmy takiego, tylko niebieskiego. A. Droga fajna, to jest droga, która prowadzi 51 do Bartoszyc, do przejścia granicznego w Posledach bodajże. Będziemy nią jeździć często, bo będziemy jeździć do Blitzbarka Warmińskiego. To będzie właśnie dalej za Nowym Miastem. No i gdzieś jak będziemy jechać, to często z tej 51 się gdzieś tam skręca na inną drogę. To sobie to wszystko zobaczymy. A na buzi szminka i w uszach. Kto też lubi piosenkę Sanach, to zostawia lajka. A ten, kto nie lubi, to zostawia subskrypcję. A ten, kto lubi, zostawia subskrypcję. A ten, kto nie lubi, zostawia lajka, ale w górę. Drzewa, które są tutaj przy drodze, no to oczywiście na Mazurek, na Warmii. Kiedyś wycinano tak jak leci, bo zagrażają kierowcom. Jak zagrażają? Jak wariat jedzie, Bóg wie ile, no to zagrażają. No. No tak. Te drzewa były przez dziesiątki lat, niech one sobie będą. Tylko, że o to chodzi, że może je burza przewrócić. A w takich sytuacjach, no to jedziemy sobie powoli, tak, i dojedziemy tam, gdzie chcemy. Ale może je burza przewrócić, o to dedusz. No wiesz, no podejrzewam, że nie. Właśnie chodzi o, wiesz, o kierowców nawet. No ale ja bardzo fajna, też zrobiliśmy na blogu, zdjęcie i to chyba w tamtym roku, czy dwa lata temu, to właśnie też gdzieś w tych okolicach. No właśnie, także jakoś się tam mijamy. Piękne klimaty, to nie ma nawet o czym gadać, kochani. Tak. No. Zdecydowanie. Popsi, popsi. Tutaj musi życie zwolnić, wszystko wolniej robić, nie śpieszyć się, nie na łeb, na szyję, kochani. Zdążymy. Ja nawet zdążę na emeryturę, podejrzewam, także nie śpieszę się. Jesteś miły. No, dziękuję. No zobaczymy, czy jest to gniazdo bocianów. Pamiętajcie, pogłaskanie Daduszka za 100 zł, jutro już za 150. Tak zmieniły się ceny. Mamy kościół i tutaj i było... Mamy, no, i gniazdo bocianie mi było po prawej, czy ono jeszcze jest, czy nie ma. Tu gdzieś było na rogu, tutaj na zakręcie. Chyba tutaj było, zobaczysz. Jest. Widać je. Są nasze kochane, dlatego też kochamy tutaj przyjeżdżać w lipcu. Mój ulubiony domek. Jeszcze te bociany były. Pojedziemy sobie na pewno do wioski Bociani i do Żywkowa. Naprawdę będzie mega fajnie. Cieszę się, tylko tyle mogę powiedzieć. Cieszę się i nie mam jak tej radości po prostu z siebie wyrzucić. No, musi być dla was idealna stabilność. Która jest godzinka? Spójrzcie tu. 15. I gdzieś tutaj będzie, nie? Tutaj. Tu. I mamy Orzechowe w górze. Niedaleko kościoła. Tu sobie skręcę. Przepraszam, musiałam. No, no i tutaj będzie taka nieciekawa droga. Jak to nieciekawa? Jak to nieciekawa? Troszkę... Ładna, ładna. O, właśnie. Właśnie to, ale miejmy nadzieję, że jakoś się tutaj zmieścimy. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, Noemi, że oni utwardzili tę drogę. Nawieźli jakiegoś tam materiału, bo widzę, że tak jakby się ciutkę poprawiło. Nie ma takich dołów. A my niestety mamy
my niestety mamy samochód z niskim zawieszeniem, te Peugeoty mają, one są bardzo takie fajne do jazdy. No tak, no i ty tam kiedyś zahaczyłeś, co nie, i tam sobie zrobiłeś coś. No, ale niestety... A łatwo byłeś samochodzikowi, ale niestety na takich drogach to one się nie sprawdzają. Ale super, drogę zrobili, bajka, a tak myślałem, mówię, może. O, i teraz tak, popatrzcie na ten cudowny domek. I na początku myśleliśmy, że ta agroturystyka to jest właśnie tam. Ale się okazało, tak, że jeszcze nie, pamiętam. Że jeszcze jedziemy dalej. No ale z tej drogi no mega jestem zadowolony, jest bo teraz lasek. Jest naprawdę super. Wreszcie kurczę coś z nią zrobili, wow. Rozwiewają mi się włosy. No, to, no mnie też przecież. No i przed nami, proszę Państwa, wyłania się orzechowe wzgórze. Zobaczymy, kto nas przywita, jakie zwierzątka. Sonia na stówę. W tym roku. Sonia! Dobra, zobaczymy. Działkę tutaj ktoś sprzeda. No, owieczki. Owieczki, 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 owieczki. A czemu one są tutaj, a nie na polu? No, MK, co z tobą? Buta wyjeżdżam, jednym ciałem wyłamuję zamek. Buta. Dobra, to co, na razie sobie pójdziemy, przywitamy się. Czekaj, nikogo nie ma. Jamal! Nie ma. Tak, widziałeś go? Tam jest taka lama. No, no i tutaj kochani się na to orzechowe wzgórze przyjeżdża. Cześć Soniu, cześć! Cześć kochana! Cześć! Cześć, burku, moje śliczne. Poznajesz nas? Poznajesz nas? No, już piąty raz u ciebie jesteśmy. Tak. Soniulku, kochana, Soniulku. Śliczne moje, tak. Jest piękna. No, tak, tak, tak. No właśnie. No dobra, idziemy się przywitać. Nie. Także tak, pokój jest ten sam, co w tamtym roku. Tutaj mamy... To trochę będzie nam skrzypieć, bo to są takie podłogi. No. No i tędy sobie wchodzimy, tak. Tak to wszystko wygląda trochę jak w Toskanii, trochę teraz jak w Poznaniu byliśmy, prawda, Najmi? Tak. No. Tutaj mamy dwa łóżka. Takie wygodne rzeczy. Więc tak Najmi sobie będzie na tym większym, a ja sobie będę tutaj na tym spał. Tak, są wygodne rzeczy. Wow, ja się w nich topię. Ja marzyłam o takim, się dosłownie w nim tu zatapiam. No. No widok z okna to teraz mamy tylko zieleń, nic nie widać, to jest od drogi, no bardzo fajnie. No to cóż, no będziemy się, mnie stopa, bo mnie komary będziemy się dzisiaj jeszcze widzieć i słyszeć. Przedwczoraj mnie przez skarpę te komary powietrza. O dobra, to co wziął. No siedzimy sobie teraz kochani, wieczór. W pół do ósmej. Jeszcze się wybierzemy na mały spacerek. Trochę się trzeba było doubrać, bo komary, jakieś wilki, nie wiem, krokodyle. No to tak. Trzeba być, tak, dziewczyny, czy nie? Niekoniecznie wilki i krokodyle. A nie, to przepraszam, to no ale komary na pewno, koty na pewno i różne takie cuda. No i tyle, no i bawimy się dalej tak i pokażemy wam co i jak dalej. Cześć, witajcie, dzisiaj zabiegniemy, tam są dorośli
Tam jest Lena i fajnie. Słowo do kamery. A, no to by trzeba iść tamtędy. Nie przejdziemy przez ogrodzenie. Ja bym bała się za ogrodzeniem. Musimy to obejść. Mama, musimy to obejść. Taka, nie było tak jak ja na nim pokazywałem, jak się nożycami. Zobacz, ja ci pokażę, jak się nożycami skacze. Tam było 2 lata temu. To było 2 lata temu. Czy w tamtym roku ja się pamiętam, ale... Wiesz co, to robi coś takiego, że najpierw ta noga i później idzie tam. Jakoś tak się... Coś takiego. O, ale widziałem. Ale to trzeba, no na błędzie to... Ale to Tak, właśnie widzę, a nie. Masz, nagrywaj ty! No dobra, to wyłączymy na razie, później wam zrobię jakieś zdjątko.